Cześć, witajcie. Dzisiaj obejrzałem jeden filmik osoby chorej, która nagrywa z diagnozą schizofrenii, który podniósł bardzo ciekawą kwestię. Otóż on powiedział, że kiedyś, no bo i taka prawda, było dużo proroków. Byli prorocy, którzy coś tam mówili o Bogu, o świecie, o ludziach, o wszystkim, co tam przyszło im do głowy. I ten gość powiedział, gdzie ci prorocy teraz są? Czy to jest tak, że wszyscy prorocy z naszych czasów siedzą teraz w psychiatrykach i łykają garść leków? I powiedzcie mi, co wy o tym uważacie. Piszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Czy rzeczywiście prorocy dzisiejszych czasów są tak bardzo łatwo zamykani do psychiatryka i karmieni lekami psychotropowymi? Bo oczywiście kiedyś ci prorocy byli, a dlaczego dzisiaj ich nie ma? Czyżby byli pozamykani w psychiatrykach? To jest bardzo ciekawe. Kwestia bardzo ciekawa i powiem wam, że dająca sporo do myślenia. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się czołem.